Hej, dzisiaj będziemy rysować mirabele. Twarde, kwaśne i małe. Jest to trzeci rysunek z mojej, można powiedzieć, takiej serii rysunków o owocowych wróżkach. Może brzmi to trochę przypołowo, ale historia tych ilustracji jest taka, że pewnego razu po prostu zapytałam się Sebastiana, co mam narysować, bo w ogóle nie miałam pomysłu, a chciałam narysować cokolwiek, nawet mogłoby być to jakieś dziwne połączenie. No i wyszło dość dziwne połączenie, bo powiedział mi, że mam narysować coś w kształcie gruszki, ale ze skrzydłami. I dlatego narysowałam jako pierwszą właśnie gruszkę, która ma skrzydła. Powiedzmy, że wzorowałam się najbardziej na skrzydłach ważki. Podobały mi się te jej segmenty na skrzydłach. Druga była malina, a dzisiaj właśnie przyszedł czas na mirabelkę. I pomimo tego, że są to bardzo proste ilustracje, no zawierają tak naprawdę tylko wypełnienie, line art, dosyć widoczny czarny line art oraz no bardzo podstawowe cieniowanie, nazwijmy to tak. Ale pomimo tego i tak zobaczycie, że można się wiele nauczyć i można wiele wykorzystać ciekawych opcji przy tworzeniu nawet tak prostych grafik. Między innymi będziemy mówić sobie o paru ciekawych narzędziach, takich jak gradient czy narzędzie przekształcania. Będzie też w tym narzędziu przekształcania na przykład upłynnienie, o którym dość rzadko się mówi, a jest to bardzo ważna opcja. Będziemy też tworzyć grupy warstw, operować na tych grupach, zobaczymy, co dzięki grupom warstw da się zrobić. I będziemy też mówić o funkcjach, funkcje dostosowujące, to są chyba w Krycie, tak to się nazywa. Będziemy operować na kolorach. Okej, to jesteśmy już w programie. Ustawienia płótna widzicie. Ja ustawiłam rozmiar 1080x1080 pikseli. Najpierw oczywiście zaczynamy od szkicu. Do szkicu używam zazwyczaj takiego jednego konkretnego pędzla ostatnio. Nie wiem, czy jakoś będę mogła go Wam przybliżyć, ale myślę, że będziecie wiedzieli, o który chodzi. Jest on dość cienki, domyślnie, ale też fajnie reaguje na nacisk. Im nacisk jest lżejszy, tym pędzel rysuje bardziej przezroczysto. Dwoma poziomymi liniami wyznaczyłam sobie, jaki rozmiar będzie miała mieć moja postać, tak około, aby była podobna w wymiarach do dwóch poprzednich postaci, które już narysowałam. Pomimo tego, że rysunek jest bardzo prosty, to oczywiście dobrze jest wzorować się na prawdziwych przedmiotach. W moim przypadku popatrzyłam sobie, jak wygląda rzeczywiście mirabelka, to znaczy jest ona bardziej okrągła niż taka typowa fioletowa śliwka i też wzorowałam się na tym, jak wyglądają jej kwiaty czy liście. Na przykład liście są bardzo gładkie, w przeciwieństwie chociażby do liści maliny. Jak widzicie, narzędziem zaznaczenia mogę w łatwy sposób dokonać korekty położenia czegoś, co już narysowałam. W tym przypadku akurat przemieściłam szkic nogi. Aby nie musieć rysować kolejnych skrzydeł z prawej strony, zaznaczyłam te, które już narysowałam narzędziem zaznaczenia oczywiście. Kliknęłam Ctrl-C, Ctrl-V, inaczej po prostu kopiuj, wklej. A następnie z górnego paska wybrałam warstwę, przekształcenie i odbij lustrzanie warstwę w poziomie. Na tych nowo wklejonych skrzydłach zastosowałam narzędzie przekształcenia. Przytrzymując Ctrl mogę tak jakby operować w 3D, dzięki czemu mogę zmienić perspektywę tych drugich skrzydeł, bo nasza postać jest tak lekko z boku, powiedzmy. Przez wklejenie nowych skrzydeł powstała mi druga warstwa. Aby się jej pozbyć, to znaczy scalić z warstwą poniżej, klikam prawym przyciskiem myszy właśnie na tę warstwę i opcję scal z warstwami poniżej, ewentualnie jeżeli wolicie, to skrótem Ctrl plus E.
Okej, szkic jest zrobiony, przyszedł czas na line art. Aby szkic za bardzo nam nie przeszkadzał przy tworzeniu line artu, ale wyłącznie pomagał, to oprócz zmiany jego nieprzezroczystości dobrze by było też zmienić mu kolor. Aby to zrobić, klikamy na warstwę szkicu i klikamy tę ostatnią opcję, którą teraz przybliżę, jest to zablokowanie alfy. Dzięki temu możemy po prostu przejechać sobie pędzlem po całym szkicu z kolorem na przykład, tak jak w moim przypadku, niebieskim i nie musimy się martwić o to, że będziemy wyjeżdżać gdzieś poza ten szkic, będzie tylko on pokolorowany. To teraz nowa warstwa i line art. Do line artu również używam w tym przypadku konkretnego pędzla, który ma bardzo dobre krycie, ale jednocześnie też bardzo dobrze reaguje na nacisk. Jeżeli coś nie za ładnie nam się narysowało, to możemy spróbować to poprawić dzięki narzędziu przekształcenia. W ustawieniach tego narzędzia, które jest konkretnym dokiem, jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to odsyłam Was do mojego pierwszego filmu o krycie. W ustawieniach tego narzędzia możemy znaleźć taką opcję oznaczoną symbolem kropelki jak upłynnienie. Tak w ogóle, jeżeli podobała Wam się taka stylistyka właśnie takich ilustracji z konturami, to tak naprawdę nie pozostaje nic innego, jak tylko dużo ćwiczyć wykonywania takiego line artu. Jak widzicie, ja tutaj też ciągle poprawiam swoje maźnięcia i tutaj najlepiej sprawdza się po prostu skrót Ctrl-Z, na którym mam ciągle dwa palce mojej lewej ręki. Rysowanie konturów raczej sprawia mi już więcej przyjemności niż utrapienia, chociaż nadal zajmuje dosyć dużo czasu. Gdy konturowałam wianek, to jakoś zupełnie pominęłam elementy w postaci pączków, takie zielone elementy, które chciałam dodać, no i niestety będę to musiała dopiero wykonać niemalże pod sam koniec ilustracji jak coś. Teraz sprawdzam, czy wszędzie dobrze dociągnęłam kontury, ponieważ aby pokolorować postać, to będę używała narzędzia kubełka. Jeżeli chcemy kolorować kubełkiem, to najlepiej jest powielić naszą warstwę line artu i użyć kubełka właśnie na tej line artowej warstwie pod. Dzięki temu uzyskamy czysty efekt. Teraz tworzę nową grupę warstw na tej warstwie line artu pod. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to odsyłam Was do mojego filmu o warstwach. Tam wszystko dość dokładnie, mam taką nadzieję, wytłumaczyłam. Aby kubełek ładnie zadziałał, należy zwrócić uwagę na jego ustawienia narzędzia i zwiększyć próg oraz zwiększyć zaznaczenie, na przykład tak do 2 pikseli. Przyznam, że ja do niedawna w ogóle nie zwracałam uwagi na kubełek i jakoś tak zawsze miałam w głowie, że pozostawia on puste piksele, a tutaj wystarczyło spojrzeć w ustawienia narzędzia. Aby pokolorować skrzydła w ten specyficzny sposób, tworzę zupełnie osobną warstwę poza grupą warstw i używam też specjalnego pędzla, którego działanie możecie właśnie widzieć. W utworzonej grupie warstw nad warstwą z wypełnieniem zrobiłam nową warstwę, tylko zmieniłam jej tryb na ściemnianie. Na tej warstwie będę mogła nakładać cienie. Cienie będą w mega uproszczonej wersji, no ale w końcu miał być to bardzo prosty rysunek. Aby cieniować w ten sposób, wystarczy, że wybierzemy kolor chociaż trochę ciemniejszy od koloru, który mamy w naszej bazie. Jeżeli byłby to kolor taki sam albo jaśniejszy, no to wyglądałoby tak, jakbyśmy w ogóle nic nie rysowali. Po prostu nie byłoby żadnego efektu. Dopiero na tym etapie cieniowania skapnęłam się, że warto by było włączyć opcję dziedziczenia alfy, aby nie wyjeżdżać po prostu za linię, ale lepiej później niż wcale. O tej opcji również oczywiście mówiłam w moim materiale o warstwach. W skrócie powiem tylko, że tej opcji używamy właśnie, gdy mamy grupę warstw, bo wtedy będziemy rysować tylko po tych obszarach, które były już, powiedzmy, zamalowane na poprzednich warstwach.
Teoretycznie przy tak prostym rysunku nie musiałabym używać specjalnych trybów warstw, ale lepiej się do nich przyzwyczajać, ponieważ mogą szczególnie ułatwiać pracę przy bardziej skomplikowanych rysunkach. I znowu nowa warstwa, tym razem tryb rozjaśniania. Zrobiłam tutaj tylko właściwie duże, okrągłe rozjaśnienie na środku naszej mirabeli oraz coś na wzór światła odbitego na dole, które wykonałam też pewnym ciekawym pędzlem. Spróbuję go jakoś przybliżyć. Tutaj w końcu zabrałam się za ten nieszczęśliwy wianek. Koloruję go na biało, dlatego też dałam sobie warstwę z niebieskim tłem, aby widzieć, gdzie dokładnie go koloruję. No, nie jest to wszystko już robione w takiej dobrej kolejności jak wcześniej. Widzicie, maluję go też ręcznie, ale no, nie zawsze wszystko musi być idealnie. Najważniejsze jest tylko, abyśmy wiedzieli po prostu, jak powinno być poprawnie, a jeżeli akurat nam nie wyjdzie, no to możemy zrobić coś w innej kolejności lub innym sposobem, też to będzie ok. Szczególnie przy tak prostym rysunku. Tutaj bardzo ważne opcje, ponieważ nie podobał mi się kolor cieniowania kwiatków, więc w każdej chwili mogłam to zmienić. Na górnym pasku mamy coś takiego jak filtry dostosowujące i tutaj macie całą gamę różnych opcji dotyczących kolorów, które już nałożyliście, ale no nie chcę Wam się tego ręcznie zmieniać, bo to przecież grafika komputerowa, a ona jest po to, aby sobie ułatwiać życie. I tutaj akurat w tym przypadku użyłam rozjaśnienia i równowagi barw. Aby narysować idealne koło, wybieramy narzędzie oczywiście rysowania koła, ale przytrzymujemy również Shift przy jego rysowaniu. Ja starałam się, aby moje koło było prawie takiej samej wielkości i tak samo umiejscowione jak koła na poprzednich rysunkach. W ustawieniach narzędzia wybrałam, aby wypełnienie było tak zwaną barwą pierwszoplanową. Narzędziem gradientu stworzyłam bardzo delikatny gradient, tylko trochę ciemniejszy niż kolor koła. Na właśnie naszym kole. Muszę tutaj zaznaczyć, że w kształcie gradientu wybrałam ostatnią możliwą opcję, czyli kształt kształtowy. Domyślnie jest kształt liniowy. Dzięki temu gradient ładnie wpisał się, no właśnie, w kształt naszego koła. Teraz będziemy tworzyć cień postaci na narysowanym kole. Stworzyłam już nową grupę warstw, w której znajduje się warstwa z kołem. Nad tą warstwą wklejam przekopiowaną warstwę z wypełnioną kolorami postacią, lekko ją wysuwam i blokuję jej alfę, by całość szybko pokolorować na czarno. Ubytki w postaci kwiatków dorysowuję już ręcznie, bo jak pamiętacie, na warstwie z wypełnieniem niestety pozostały one bez barwy, dopiero na innej warstwie pokolorowałam je na biało. Usunęłam także cień skrzydeł. Aby jeszcze bardziej ułatwić sobie pracę, włączyłam narzędzia odbicia lustrzanego w poziomie i w pionie, które znajdziecie pod górnym paskiem narzędzi po prawej stronie. Jak coś, ten efekt lekko rozchwianej kreski był uzyskany przeze mnie specjalnie. Albo to tylko moje wymówki. Okej, to by było na tyle. Mam nadzieję, że czegoś ciekawego dowiedzieliście się z tego odcinka. Powiedzcie, dajcie znać, czego dokładnie, może jakoś Was zainspirowałam do pobawienia się właśnie w krycie, do odkrycia nowych opcji, nowych możliwości, które pozwolą nam na polepszenie jakości naszej pracy, a może będziecie musieli cofnąć się na przykład do moich poprzednich poradników, bo w tym odcinku było to dla Was trochę za dużo wiedzy i no, po prostu nie nadążyliście. Jeżeli będziecie mieli jakieś propozycje, może mam narysować coś konkretnego albo porozmawiać o jakichś opcjach nowych, to oczywiście dajcie mi znać. Ja bardzo chętnie, jeśli będzie taka oczywiście możliwość, spełnię te prośby. No, nie mam za dużo czasu, moje filmy nie pojawiają się regularnie, ani trochę nie pojawiają się regularnie,
ale naprawdę no staram się i tak naprawdę codziennie wchodzę na swój kanał i odpisuję na wszystkie komentarze. Ale w tym odcinku to tyle. Żegnam się z Wami. Pa!